Witam. Dotarła dzisiaj do mnie paczuszka. Paczuszka od Damiana. Z takim to oto listem i z zawartością. Oprócz tego jeszcze była ludownica. Tego typu. Lutownica 40 W, 220 V, SR965, mało używana. I to jest tak, nie wiem czy czytać ten list, czy tylko go pokazać. Może tylko pokażę. Każdy sobie pauzę włączy i se przeczyta. Także tutaj jeszcze jest takie pytanie, jeśli w przyszłości zamarzy mi się ulepszyć gramofon, czy mogę na pana liczyć? Oczywiście, że możesz liczyć, także nie ma problemu. Unitra Eltra DORO 76 Maja. Słynny polski radiomagnetofon z Bydgoszczy pochodzi. Zakłady Eltra Bydgoszcz. No i ja już tutaj zacząłem go troszeczkę. Tutaj było też widać, że ktoś go tam zmaltretował. Ja go już tutaj troszeczkę rozkręciłem. Tak wygląda w środku. Tu jest cały taki powerbank przypinany na złączkę, ponieważ idzie 6 R14 baterii i bateria 9V. Prawdopodobnie do sterowania Vericapem, ale nie jestem tego pewien, bo jeszcze nie otworzyłem schematu, a nie pamiętam, co tutaj w niej było, jak to było radio rozwiązane. Jest fajnie, skala jest, to jest to całe oto. I to jest skala. Jak tutaj kręcimy, wskazówka jest nieruchomo, a skala nam się przesuwa. Do tego trzy programy. Programator na trzy kanały UKF-u. Oczywiście starego UKF-u jeszcze. Będziemy ją doprowadzać do stanu idealnego, że tak powiem. Bo taki sprzęt warto. Chociaż z tego, co tu widzę, troszeczkę jest zdezelowany. Tu mamy pęknięcia na płytce. Prawdopodobnie gdzieś dostał od góry. No i najpierw trzeba zobaczyć, czy nie ma nigdzie zwarć. Potem będziemy podłączać, próbować odpalić. Tu jest zasilacz, jest transformator, głośnik 4 W. Bodajże te wzmacniacze miały 1W, znaczy te radia miały 1W wzmacniacz. Czyli z tego, co tutaj widzę, to jest tak, wejście i wyjście, mikrofon, gramofon lub liniowe. Gdzieś tu było rozpiska, jest. Tak, wejście, wyjście liniowe, wyjście na wejście, to jest wejście na gramofon. Tutaj dalej, co tu jest, wejście do zapisu, jeszcze jedno, aż śmiesznie, wyjście na głośnik. Kiedyś takimi podobnymi słuchawki były podpinane, tylko że słuchawki miały 4 piny i w środku jeden, nie? Ja tak nie wiem, czy tutaj to widać, ale być może, że widać. Może wychodzę za kadr, jak zwykle zresztą. Kaseta się otwiera, fajnie to robione, jak drzewo, nie? No i tutaj gdzieś widzę antenę urwaną. Ta antena się wyciągała z boku. Ponieważ on mógł leżeć też, nie? Dobra, rozkręcamy, sprawdzamy, czy nie ma zwarć. Zreanimujemy tutaj kawałek tej płytki, bo widzę jedną ścieżkę i masę mam urwaną, wyrwaną całkowicie i spróbujemy go ruszyć, no, z miejsca. No, tym razem dalszy ciąg odkrywania, co kryje wnętrze. O, właśnie odpiął się mikrofon. Nie, to nie mikrofon. To nie mikrofon. Tutaj odetniemy głośnik. I to jest bodajże jakiś wskaźnik wysterowania. Bo idzie sygnał.
A może i nie. Dobra, za chwilę zobaczymy, co to jest. Tutaj mamy wyrwany mechanizm. Płytka odbiornika radiowego. Płytka, właśnie ta ułamana, którą przed chwilą pokazywałem, od magnetofonu. No właśnie, tutaj wszystko jest ułamane. Ale to nic, pokroimy i zrobimy. Elektrolit wysech. Na 100% wysech, bo się wylał. Jak oni to montowali, powiedz? Ten sposób. To wszystko jako jedno. Wiązka kabli. Tu mamy tak, głowica jest monofoniczna. To po co dwa przewody? Ktoś wymienił. Dwa przewody. Cyrk. Ta głowica stereofoniczna była, ale już jest tak zdarta, że się zrobił jeden pasek na niej. No cyrk. Jakim sposobem? A po co tutaj było stereo, jak tutaj jest jeden wzmacniacz? Koło zamachowe. Pasek jakiś taki w miarę luźny z tego, co tu widzę. Czy będzie później to wszystko powymieniać? Nie wiem, czy to tak miało być, czy nie. Tu mamy przełącznik zapisu, tak? Jedno, drugie, trzecie. Musimy to wypiąć. Wracam za chwilę. No, troszeczkę odtworzymy teraz płytkę. Już tutaj grawerka idzie w ruch, bo są pęknięcia. Nie wiem, czy to będzie widać, ale pewnie widać. Tutaj mamy wyłamane. Tu mamy połamaną ścieżkę. I tu mamy ułamaną przy tym masę. Wszystkie śrubki po prostu. Ktoś się wkurzył na magnetofon i z góry go łupnął. Tu muszę wybrać kawałek tej płytki. Podlutować nóżkę diody Zenera do masy. I połączyć. O właśnie. Był to jakiś tranzystor BZP. No dobra. Czyli tym w tą stronę. Dobra, zaraz sprawdzimy, tylko kamerkę zamontujemy u góry. Okej. Przy okazji sprawdźmy sobie mierniczkiem, czy... Jest OK.
No i dobra, teraz tak, między tym punktem a tym punktem trzeba zrobić przewodkę. Tutaj już miałem druty. Drogą, tak jak było. Okay. Okej, okay. Jeszcze jedna, jeszcze połączyć trzeba jedną ścieżkę tutaj z tej strony. Dobra, jedno pęknięcie załatwione. O, teraz tak, tutaj jest pęknięcie między tym punktem. Tutaj jest pęknięte, idzie tu. Jeszcze sobie sprawdzimy, gdzie tu jest bardziej pęknięte. Tak jest, tutaj jest pęknięcie. Tu na przedwzmacniaczu chyba raczej nie ma żadnych pęknięć. A zaraz się okaże wszystko w praniu, nie? Tu i tym trzeba dłuższy kabelek. No teraz może być troszeczkę mniej tutaj z Wami na tym YouTubie, bo fajna pogoda, wiosna przyszła.
w sumie to lato, 26 stopni miałem dzisiaj. Aż normalnie wentylacja chodzi non stop. Dobra, tu jest połączone, jeszcze gdzieś było pęknięcie, tu jest, było pęknięcie. Jeszcze musimy tak pociągnąć stąd dotąd. Załatwimy nóżko od jakiegoś rezystora, bo blisko i masowy punkt. No dobra, pęknięcia płytki załatwione. Teraz będziemy tak próbować odpalić ten mechanizm, znaczy odpalić, wstawić mechanizm magnetofonu, bo tu jest przełącznik zapisu, trzeba to poczyścić zanim to włożymy. A tu mamy takie właśnie dźwigienki od zapisu. I teraz tak, tutaj musimy skleić kawałek obudowy, żebyśmy mogli sobie mocowanie mechanizmu przykręcić. No i co? I zabieram się do dalszej pracy. Się odezwę za chwilkę. Będziemy przystrajać ten nasz odbiornik. Oczywiście schematu nie mam. Może znajdę. Będzie chyba raczej konieczność znaleźć, chociaż nie konieczność, bo tutaj widzę, mamy głowicę, także damy radę. Bez schematu prawdopodobnie się obejdzie. No, efekt jest taki, że radio zaszumiało, nawet żaróweczka się świeci. Mechanizm, z tego co widzę, to będzie działał, będzie żył. Kwestia teraz. Wszystko do czyszczenia. Ale nie ma w ogóle sygnału z głowicy. To co? Bierzemy się do przestrojenia pewnie. Dobra. Aby zacząć przestrajać, musimy sprawdzić najpierw napięcie na potencjometrze od VeriCapa, czy mamy sterowanie. Jeśli się nie... Tu akurat widać, że się zmienia cokolwiek, więc słychać przynajmniej trochę jakieś zmiany w głośniku. Musimy zdjąć ten ekran cały i po kolei tak, obwód wejściowy, tu wchodzi antena. Odpiąć po kolei od jednej, kondensator nastawny tu siedzi, zmostkowany jest kondensatorem zwykłym, trzeba wypiąć ten jeden kondensator, usunąć. Tutaj mamy obwód heterodyny, drugi kondensator usunąć. Szeregowo do diody pojemnościowej siedzi na pewno jeszcze jakiś jeden kondensator, musimy go zamienić na 3,3 pico i prawdopodobnie 2. I tutaj wyjście już pośrednie i wyjście pośrednie zostawiamy, nic nie ruszamy, nie kręcimy. Potem z generatorka najwyżej jeszcze puszczę sygnał, będziemy to stroić. Najpierw musimy się dobrać do tej głowicy, czyli wykręcić wszystko. Przede wszystkim na początku to trzeba to wyłączyć z prądu. I wykręcam.
Zobaczcie, jak to jest wszystko fajnie zrobione. To płytka programatora. Tutaj jest nasza skala, czyli potencjometr od spodu, obrotowy. A to jest całe nasze radio. To jest to. I teraz tak. Tu jest wzmacniacz. O, odkręcony oczywiście radiator. Dobrze, że się nie przegrzał. Tutaj mamy napięcie varicapu, sterowanie, potencjometr, tym potrójnym przewodem szarym idzie z zasilacza, czyli ten potencjometr idzie też gdzieś tutaj się łączy i z powrotem wraca, także nic tu za bogato nie możemy rozbierać. Od spodu zobaczcie, jak są fajnie kondensatory zrobione. Jedna nóżka, druga nóżka i to już jest kondensator. Tak samo tutaj, dwa pręciki, też jest kondensator. I tu jest jakiś jeszcze pręcik wychodzący z głowicy, nie będę nic go ruszał. Po prostu odrzutuję ekrany i się dobiorę do samych obwodów wyjściowych. Jak odlutuję. Okej. Ten poszedł. Ten też poszedł. Jeszcze jeden. Okej, dolny ekran zdjęty. Teraz musimy odessać cynę i zdjąć górny ekran. Tu już nie trzyma. Teraz tak, jeszcze trzyma tu. Nie żałowali jak zwykle w unitrze. Dobra, powinno zejść. Trzyma. Już nie trzyma. Dobra. Otworzyliśmy głowicę i mamy tutaj praktycznie standardową głowicę. Będziemy musieli tak pozmniejszać. Już widzę, że musimy pozmniejszać cewki o jeden zwój. I heterodyny, i wzmacniacza. I wyszukamy kondensatory, które blokują nam wyższe częstotliwości. Ewentualnie będzie trzeba podmieniać. A myślę, że jest. I jest co wybrać, i jest skąd zabrać. No dobra, działamy dalej. No, brak schematu. Nie ogranicza. Na razie zacząłem odwijać o dwa zwoje każdej cewki heterodyny i wzmacniacza, czyli cewka numer
kurwa. 102 i tutaj 104 to heterodyna. W sumie mógłbym to odpiąć tą płytkę całkiem, ale no dobra, o dwa zwoje. Tu jest góra. Odczep też musimy przenieść o dwa zwoje. Będzie tak. Raz i dwa. Dwa, wygrzebać klej. Wygrzebać klej, dobra. Mogłem po prostu wziąć cynę i zlutować, ale lepiej odwinąć, bo tutaj jest z czego. Dwa zwoje poszło. Ok, teraz musimy przylutować koniec tego. Ok, no i teraz odczep o dwa zwoje do dołu, czyli musimy zrobić tak, raz, dwa, czyli musimy przylutować go tu, dwa zwoje od góry znaczy, czyli raz i dwa, ale ciasno nawinięta, musimy tu zrobić troszeczkę miejsca, żeby móc. Wylutować ten odczep tutaj. Tak przyłożyć, żeby było raz. No i radyjko zagrało. I całkiem fajnie to gra. W tym, że jeszcze tutaj zostało sporo roboty. To w następnym odcinku. Pozdrawiam i do następnego odcinku skończymy naszą Maję.